Dzień dobry moi kochani, witajcie w nowym filmie. Dziś przychodzę do Was z holem zakupowym, z dużym holem zakupowym ze sklepu Bath & Body Works. Wiem, że lubicie te hole, w związku z tym, że ostatnio była spora wyprzedaż online i stacjonarnie w sklepie Bath, jako że ja nie mogłam się ruszyć z domu z powodu choroby, zrobiłam te zakupy zdalnie, że tak powiem. No i przyszły do mnie i naprawdę zamówiłam fajne kosmetyki. Mam nadzieję, że Was zainspiruje. Promocja online trwa nadal, więc zajrzyjcie sobie na stronę, możecie tam upolować fajne mydła, balsamy, mgiełki do ciała. Na przykład dwa w cenie jednego, także koniecznie zerknijcie. Ja uwielbiam mydła Bath. Ja już Wam wielokrotnie mówiłam, że praktycznie mydła Bath & Body Works używam od 4 lat, czy 3, i kompletnie ich nie potrafię zamienić na inne mydło, bo żadne mi później nie odpowiada. Te mydła mają w swoim składzie olejki, one bardzo fajnie pielęgnują dłonie. Ja nie muszę już w domu smarować kremami dłoni, ponieważ te mydła tak świetnie je nawilżają, zarówno te w piance, jak i w żelu. Więc tak, zacznę może i pokażę Wam, jakie zapachy wybrałam, ponieważ jest ich całe mnóstwo, a cała kolekcja była przeceniona. Zarówno zapachy świąteczne, jesienne, jak i te nowa kolekcja wiosenno-letnia. Więc tak, pierwsze mydło to jest zapach świeżego deszczu i mięty. Jest to zapach naprawdę orzeźwiający. Jeśli chodzi o ten zapach, to zadowoli fanów bardziej takich zapachów orientalnych, bardziej orzeźwiających. Jeśli nie lubicie słodkich, takich bardzo zapachów i owocowych, to ten zapach będzie dla Was. On delikatnie pachnie tak właśnie orientalnie, tak drzewem sandałowym. Naprawdę bardzo ładny zapach, ja czuję bez odkręcania. Naprawdę te zapachy są tak intensywne, że później dłonie Wam będą pachniały. Jeśli chodzi o skład tych mydeł, to tutaj znajduje się witamina E, aloes, masło shi i olejek arganowy. Więc naprawdę te składy mydeł są bardzo dobre, jeśli macie problem z suchymi dłońmi. A, przepraszam, jeszcze zapomniałam, jest tu jeszcze olej kokosowy, więc jeśli macie suche dłonie, to te mydła będą idealne. A jeszcze chciałam Was zapytać, które Wy wolicie mydła, czy wersja w żelu, czy wersja w piance? Ja powiem Wam, się nie mogę zdecydować, miałam fazę, że wolałam te w żelu z peelingiem, ale teraz chyba przerzuciłam się na pianki. No i tutaj kolejne mydło, tym razem mydło w żelu z peelingiem, a nie, to nie ma peelingu, kolejne mydło miałam z peelingiem. I to jest chyba mój faworyt, ulubiony zapach, to jest woda różana i lilia, to po prostu tak pachnie, wow. O Jezu, to jest zapach takiej, powiem Wam, że nie jest to taki stuprocentowy zapach różany. To jest zapach taki właśnie kwiatowy bardziej, może z nutką cytryny, takich cytrusów. Naprawdę bardzo ciekawy zapach. I zobaczcie w ogóle na odcień tego mydła. Ono ma taki delikatny, połyskujący blask. Super wygląda. I kolejny zapach, jest to już kolekcja letnio-wiosenna. I to jest zapach taki mega wakacyjny, cytrusowy, świeży. Ja tutaj czuję pomarańcze, mandarynki. Naprawdę taka lemoniada. Już Wam mówię, co tutaj jest. O, tu jest nawet ananas, słuchajcie. Mandarynka, ananas, świeże cytryny. I to samo, witamina E, masło shi, aloes i olejki. Także skład jest taki sam, a naprawdę jest super ten zapach. I ja go będę używać na pewno w wakacje. Jak przyjdzie w końcu, jak przyjdą w końcu ciepłe dni. Kolejne mydło i tutaj chciałam Wam pokazać właśnie wersję z peelingiem. Bath & Body Works ma dostępne również mydła w żelu z peelingiem, czyli dodatkowo złuszczacie sobie na skórek, także myślę, że jest to fajna opcja dla osób, które mają problemy z suchymi skórkami, umyjecie ręce i zrobicie od razu peeling. I to jest, słuchajcie, zapach Fiji White Sands. Ja już kiedyś miałam ten zapach, to jest zapach też z kolekcji letniej. I tutaj jest drzewo sandałowe, orchidea i jeszcze dodatkowo wanilia. Także jest to zapach taki dosyć słodki, jeśli nie lubicie takich zapachów, to niestety powiem Wam, że mi się kojarzy ten zapach troszkę tak, nie wiem, z karmelem. Nie wiem, takie mam skojarzenie, a może mam słabe skojarzenia te zapachowe. One mają takie delikatne drobinki w sobie.
I naprawdę fajnie doczyszczają dłonie. No i słuchajcie, te opakowania to jest sztos. No dobra, lecimy dalej i tutaj jest zapach, który wybrał sobie mój chłopak. On lubi takie bardzo orzeźwiające morskie zapachy. No i tutaj wybrał sobie zapach Fresh Rainfall, czyli to jest zapach takiego jakby lasu po deszczu. I to jest tak, aloe vera, bergamotka i woda termalna, tak. Już Wam mówię, jak to pachnie. No i to pachnie tak bardzo orzeźwiająco. To jest taki zapach, słuchajcie, trochę miętowy, trochę taki... ciężko mi opisać te zapachy, ale są naprawdę wszystkie bardzo ładne. I to jest mydło w żelu, ono nie ma już peelingu i ma przepiękny blask, tak jak to na początku, które Wam pokazywałam, różane. Takie, zobaczcie, zielone. I ono też fajnie sprawdzi się na wiosnę, bo tutaj są na tym obrazku kwiaty, więc myślę, że super wpasujecie się taki klimat już wiosenny. Także myślę, że to mydło będzie idealne na wiosnę. I często pytacie mnie o wydajność tych mydeł. One są bardzo wydajne, ponieważ mi wystarcza jedna portka tego mydła, żeby po prostu zapieniły mi się całe dłonie, więc słuchajcie, ono naprawdę starcza na długo. Ja zrobiłam tym razem zapas na rok, ponieważ te mydła były za 16 zł, przecenione z 39, także naprawdę opłaca się na tych promocjach kupować. Przedostatni zapach, który mam, to jest zapach Crisp Morning Air. To jest też bardzo taki świeży zapach, bardzo podobny do tego poprzedniego. I tym razem jest to mydło w piance. I to jest zapach gruszki, aloesu i kardamonu. Takie są tutaj nuty zapachowe. I tak samo aloes, witamina E i masło shea. To jest wszystko w składzie tych mydeł i zobaczcie, takie bardzo ładne. No i ostatnie, słuchajcie, mydło. I przyznam się szczerze, że skusiłam się na starą kolekcję jesienną i wzięłam mydło dyniowe z myślą o tym, że będzie po prostu na przyszłą jesień. I to jest zapach Sweet Cinnamon Pumpkin. I możecie sobie wyobrazić, jak ono pachnie. Ono pachnie jak kawa ze Starbucksa, ta, wiecie, jak się nazywa ta kawa popularna, Pumpkin Spice Latte, o. I tutaj mamy oczywiście dynię i mieszankę takich ostrych przypraw oraz cukier brązowy. Także zapach jest naprawdę super. Już po prostu będzie na kolejną jesień. No, ja mam fioła na punkcie tych mydeł, także tak. To było 8 mydeł, 7 mydeł, które chciałam Wam pokazać, które kupiłam właśnie na promocji Bath & Body Works. Nie skusiłam się tym razem na żadną mgiełkę i balsam, ponieważ ostatnio tyle dostałam fajnych paczek od firm takich różnych polskich marek właśnie do pielęgnacji ciała, że stwierdziłam, że szkoda mi po prostu wydawać pieniądze, ponieważ mam tyle rzeczy do przetestowania w kolejce, że skuszę się na kolejnej promocji i postawiłam właśnie na te mydła do rąk. Dajcie znać, czy Wy lubicie mydła Bath i co o nich sądzicie. No i które są Wasze ulubione zapachy. Dajcie znać również, czy lubicie takie hole. No i co, łapka w górę, buziaki, trzymajcie się ciepło. Pa, pa.